Uwaga! Wakacyjna promocja w sklepie Jubiler Monika. Biżuteria srebrna za połowę ceny. Oryginalna biżuteria Pandora do 30% taniej, a złote obrączki z 35% rabatem. Wakacje, złote pierścionki, łańcuszki 40% taniej. Nie przegap okazji. Biżuterię złotą i srebrną u nas kupisz najtaniej. Warto skorzystać. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Odmień z Wesołkiem swój ogród. W ofercie kruszywa dekoracyjne, otoczaki, kora kamienna, kostka granitowa, materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Sezonowa promocja Meble bez VAT-u w salonie Goldmeb w Kaliszu. Meble pokojowe tworzą klimat każdego salonu czy też pokoju przeznaczonego do relaksu. Możliwość własnej aranżacji przestrzeni z doborem dodatków sprawia, że każde wnętrze z naszymi meblami nabiera wyjątkowego kształtu. Meble do pokoju firmy Goldmeb to bogata oferta skierowana do najbardziej wymagających klientów, którzy cenią sobie wygodę, funkcjonalność, dobry design oraz przede wszystkim jakość. Design i styl cieszą oko i sprawiają, że nasze meble będą prawdziwą ozdobą Twojego mieszkania lub domu. Bezpłatnie doradzimy, przygotujemy projekt i wizualizację 3D. Zapraszamy do naszego salonu przy Alei Wojska Polskiego 138 oraz w każdą niedzielę na giełdę samochodową. F1 to jedyny drive shop w Kaliszu. Dzień dobry, chciałam zamówić zakupy do domu. Oczywiście, co mamy przywieźć? Chipsy, czekoladę, sok jabłkowy, kole. Super, o której i kiedy pasuje Pani dostawa? W piątek o 20:00. Będę płaciła kartą u kierowcy. Okej, bardzo proszę, dziękujemy za zamówienie i do zobaczenia. Już teraz zrób zakupy bez wychodzenia z domu. Zadzwoń pod numer 515 230 303. Zamów produkty, a kierowca dostarczy je pod drzwi Twojego mieszkania. Zamówienia są realizowane od czwartku do niedzieli od 16 do północy. F1 to też szybkie zakupy przez całą dobę, bez wychodzenia z samochodu. Kalisz Polna 110. Siła ognia stuletniego pieca w Twoim domu i ogrodzie. Polska Ceramika Cienia to najwyższej jakości ceramika budowlana wypalana z precyzją tradycyjnymi metodami, trwalsza od skały. Ceramika Cienia wypala i oferuje cegły budowlane, tynki, płyty gliniane, płyty grzewcze oraz kształtki na renowację. Wyroby produkujemy z naturalnej gliny, dzięki temu mają korzystny wpływ na ludzkie zdrowie, łatwiej wchłaniają i oddają wilgoć, redukują kurz i nieprzyjemny zapach. Realizujemy też renowacje zniszczonych czy wiekowych budynków. Polska Ceramika Cienia, gmina Opatówek, Cienia Pierwsza 41. Agnieszka Walczak, dzień dobry. Jest pierwszy poniedziałek listopada. Zapraszam na magazyn miejski. Na początek oczywiście skrót najważniejszych informacji. Morderstwo w trakcie imprezy urodzinowej. Młoda kobieta śmiertelnie raniła partnera świętującej tego dnia matki. Śmierć brata miała wywołać w nim szok, a w konsekwencji agresję. Dlatego napadł na sklep, a sprzedawczyni groził nożem. Wyjąłem nóż z kieszeni. Groziłem tej pani. Za drugim razem już nie miał takiego zamiaru, żeby kupić alkohol, tylko bezpośrednio był, tak jak ja mówiłam wcześniej, agresywny, porozbierany, bez koszulki. Trzy ulice do przebudowy, dwie zamienią się w Unerfy. Będą ławki, będzie zieleń, ale nie pozbawiamy też zupełnie tych ulic ruchu samochodowego. Była impreza, był alkohol, jest morderstwo. Ofiarą jest 38-latek, a oskarżoną 21-letnia córka jego partnerki. Między uczestnikami spotkania doszło do kłótni zakończonej ciosem w okolice serca, który mężczyźnie zadała kobieta. Kaliszanka została zatrzymana i w poniedziałek doprowadzona do prokuratury. Tego samego dnia po wytrzeźwieniu zeznania złożyły dwie inne osoby, które brały udział w biesiadzie. A w sumie urodzinach matki podejrzanej kobieta w minioną sobotę świętowała 42. urodziny. Zaprosiła trzy osoby, w tym swoją 21-letnią córkę i 38-letniego partnera. Jak się okazało, ta dwójka nie pałała do siebie sympatią. Z nieoficjalnych informacji wynika, że młoda kobieta była przeciwna związkowi matki z młodszym mężczyzną. Pomiędzy 38-letnim mężczyzną a 21-letnią kobietą doszło do
nieporozumienia, które następnie przerodziło się w kłótnię, szarpaninę, a następnie na dalszym tym etapie, jak ustalono, 21-latka zadała uderzenie przy pomocy ostrego narzędzia w okolice klatki piersiowej, powodując obrażenia, które w efekcie doprowadziły do zgonu 38-letniego mężczyzny. Jedna z osób była bezpośrednim świadkiem zdarzenia, natomiast łącznie w chwili zdarzenia w tym lokalu mieszkalnym przebywały 4 osoby. Do zdarzenia doszło w trakcie imprezy towarzyskiej. Mogę tutaj jakby potwierdzić, że w trakcie tej imprezy osoby te spożywały alkohol, dlatego też przeprowadzenie czynności procesowych z ich udziałem odbywa się dopiero w dniu dzisiejszym. Kobieta po całym zajściu wyszła z mieszkania, w którym doszło do morderstwa. Z ustaleń prokuratury wynika, że się przebrała, najprawdopodobniej była ubrudzona krwią, dlatego zmieniła ubranie i została zatrzymana w nocy z soboty na niedzielę. W poniedziałek rano została doprowadzona do prokuratury i przesłuchana. Także pozostali uczestnicy urodzin przedstawili swoją wersję wydarzeń z sobotniego późnego popołudnia. Sekcja zwłok mężczyzny została zaplanowana na wtorek. 21-latce za zabójstwo grozi dożywocie. 21-latka usłyszała zarzuty zabójstwa, nie przyznaje się do winy. A Wszystkich Świętych i miniony cały weekend na drogach Kalisza i powiatu przebiegał dość spokojnie. Zdarzały się stłuczki i 2 poważniejsze zdarzenia, ale na szczęście nigdy nie zginął. Zatrzymano też 2 pijane osoby. Odnotowaliśmy 29 kolizji drogowych, 2 wypadki, w których 2 osoby poniosły obrażenia oraz zatrzymaliśmy 2 nietrzeźwych kierujących. Nicysta Wiszyńskiej, kobieta, która znajdując się w stanie nietrzeźwości, prowadziła pojazd po drodze publicznej. Był to pojazd marki Deu. Wjechała na stację benzynową i tutaj gorące podziękowania dla tych wszystkich osób, które przyczyniły się do ujęcia obywatelskiego, a jednocześnie zatrzymania tej osoby. Sekcja zwłok wyjaśni, czy śmierć 4-miesięcznego dziecka była skutkiem wypadku, w którym niemowlę uczestniczyło. Tragiczne w skutkach zdarzenie miało miejsce w Parzewie w powiecie jarocińskim, a także ten tydzień zaczął się na drogach regionu od tragedii. W minioną niedzielę doszło tam do zderzenia 2 aut. Skodą z przyczepką podróżowali mieszkańcy powiatu grodziskiego, Fordem Mondeo mieszkańcy Gdyni. W wyniku zderzenia oba pojazdy znalazły się w rowie, a rannych zostało 9 osób, w tym 4-letnie niemowlę, które śmigłowcem LPR zostało przewiezione do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Tam zmarło po kilku dniach. W związku z informacją dotyczącą śmierci jednego z uczestników 4-miesięcznego dziecka, zwłoki niemowlaka zostały zabezpieczone i zostanie przeprowadzona sądowo-lekarska sekcja zwłok celem ustalenia, czy ten tragiczny skutek w postaci zgonu pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym. Wyjaśnia Maciej Meller, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja pod dozorem prokuratury. Na razie dochodzenie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom. Tragicznie rozpoczął się też ten tydzień na drogach regionu. W miejscowości Biadaszki w gminie Odolanów w wyniku zderzenia samochodu ciężarowego z busem na miejscu zginął kierowca tego drugiego z pojazdów. Mniej więcej w tym samym czasie doszło do karambolu na ulicy Wrocławskiej w Jarocinie. Kierujący samochodem marki MAN, 44-letni mieszkaniec gminy Jarocin, nie zachował należytej ostrożności za poprzedzającym pojazdem i uderzył w tył Peugeota 307, którym kierowała mieszkanka powiatu krotoszyńskiego. Siłą uderzenia przepchnął go na Peugeota 206, którym kierował mieszkaniec gminy Jarocin, a ten uderzył następnie w Citroena Xara, którym kierowała mieszkanka gminy Jarocin. Informuje aspirant Agnieszka Zaworska, oficer prasowy jarocińskiej policji. Do szpitala trafiła kobieta z Peugeota 307, w której auto bezpośrednio uderzyła ciężarówka. Policja wykonuje czynności w kierunku wypadku. I zostajemy przy wypadkach zakończonych tragedią, bo śmierć 2 osób, kierowców samochodów, które zderzyły się przez brawurę 22-latka, była nieumyślnym skutkiem wypadku, do którego doprowadził. A doprowadził, bo świadomie łamał przepisy ruchu drogowego. Tak stwierdził sąd i skazał Patryka C. na 3 lata pozbawienia wolności. Mieszkaniec powiatu kaliskiego stracił też prawo jazdy. Dokument będzie mógł odzyskać za 8 lat. Wyrok w sprawie tego tragicznego wypadku ze stycznia tego roku na obwodnicy Nowych Skalmierzyc zapadł przed Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.
Mężczyzna miał zarzut umyślnego naruszenia zasady ruchu drogowego i nieumyślnego spowodowania wypadku. Sprawca, jadąc obwodnicą Nowych Skalmierzyc w kierunku Kalisza, zaczął wyprzedzać ciąg samochodów na trzeciego i doprowadził do zderzenia dwóch innych aut. Według sądu manewr, który wykonał 22-latek, rażąco i nieodpowiedzialnie naruszał zasady kodeksu ruchu drogowego, uzasadniał wyrok sędzia Marcin Łebek. Stąd też ta okoliczność przemawiała na jego niekorzyść. Niewątpliwie też na jego niekorzyść przemawiały skutki tego zdarzenia. Życie straciły dwie osoby, dodał sędzia. Jadący Citroenem 23-latek był w stanie krytycznym. Zmarł 3 dni po zdarzeniu. Jadący samochodem marki Peugeot 43-latek zmarł w lutym. Sam oskarżony w sądzie płakał i przepraszał rodziny osób, które zmarły. Sąd dla 22-latka był łagodniejszy niż prokuratura. Oskarżenie chciało 6 lat pozbawienia wolności i dożywotniego zakazu posiadania prawa jazdy. Wyrok, jaki zapadł, to 3 lata więzienia i 8-letni brak uprawnień do kierowania samochodami. Mężczyzna musi też zapłacić 22 tysiące złotych nawiązki na rzecz rodziny jednej z osób, która w wyniku wypadku zmarła. Mieszkaniec powiatu kaliskiego został uniewinniony od zarzutu ucieczki z miejsca zdarzenia. Faktycznie 22-latek odjechał, ale dzięki śladom, które pozostawił na miejscu zdarzenia aut, został zatrzymany 5 godzin później. Według sądu w trakcie sprawy nie udało się udowodnić, że oskarżony widział, co wydarzyło się przez jego brawurowe wyprzedzanie. Dlatego trudno stwierdzić, że odjechał celowo. Są obietnice, ale obwodnicy nie ma, dlatego grupa Kaliszan, w tym nasi dziennikarze, organizują manifestację pod hasłem Obwodnica dla Kalisza pod Sejmem w Warszawie. Manifestacja odbędzie się 12 listopada w dzień zaprzysiężenia posłów. Manifestanci na czele z nowym ruchem społecznym Kalisz Reakcja w imieniu całego miasta złożą petycję w kancelarii premiera, w której domagają się wpisania kaliskiej obwodnicy do funduszu budowy 100 obwodnic i szybkiej jej realizacji. Utworzenie takiego funduszu zaraz po wyborach obiecał premier Morawiecki. Do Warszawy pojadą przedstawiciele różnych środowisk. Można się zapisać na ten wyjazd. Organizatorzy zapewniają bezpłatny transport. Więcej o tej sprawie piszemy na portalu faktykaliskie.pl. Tego dnia przeżył traumę, to fakt, i wstrząsem, jakim była samobójcza śmierć brata, na oczach wielu osób tłumaczył swoją agresję oraz nieracjonalne jak dla siebie zachowanie. Kilka godzin po rodzinnej tragedii Kamil Z., grożąc nożem pracownicy jednego ze sklepów w Kaliszu, chciał kobiecie wytłumaczyć, kim on jest na tej dzielnicy, i wymusić wydanie pieniędzy z kasy. Mężczyzna nie tylko był w szoku, ale był też pijany, a napadnięta kobieta zeznała w sądzie, bo tutaj finał znalazło czerwcowe zdarzenie, że nigdy w życiu tak się nie bała. Siebie, ale też o córkę, która akurat odwiedziła ją w pracy. Oskarżony przyznał się do gruźb karalnych i napaści na kobietę i tłumaczył, że 30 czerwca tego roku był dla niego jednym z trudniejszych w życiu. Wczesnym rankiem, było około 4:30, otrzymał telefon z informacją, że jego brat stoi na balkonie kamienicy przy ulicy Kopernika i chce popełnić samobójstwo. Mężczyzna tam pojechał, a policja pozwoliła mu wejść na balkon i spróbować odwieźć brata od skoku. Mijały godziny i rozmowy nie przynosiły efektu, więc około 7 rano przyjechali negocjatorzy. Pertraktacje z mężczyzną się nie powiodły i ten skoczył na oczach bliskich, w tym Kamila Z. Wydarzenie miało wywołać taki szok, że oskarżony niewiele pamięta, raczej skrawki późniejszych wydarzeń. Wie, że po południu w centrum miasta spotkał kolegę i zaproponował mu wspólne picie alkoholu. Ten poszli kupić do osiedlowego sklepu, w którym oprócz mającej tam dyżur tego dnia Joanny P. była też jej 11-letnia córka. Sprzedawczyni dobrze zna Kamila Z., ponieważ ten często bywał w delikatesach. Dlatego też kobieta nie chciała mu dać alkoholu przed otrzymaniem gotówki. Więc on wtedy do mnie powiedział, że ja nie wiem, kim on jest w ogóle, z kim ja zadzieram, bo on tutaj się całe życie wychował. Jak właśnie padły te słowa, to on wszedł za ladę z mojej strony. Tylko ja zdążyłam tak w sumie kawałek odejść, żeby odsłonić, bo córka była na zapleczu i chodziło mi, żeby to wejście odgrodzić, żeby on po prostu nie wszedł tutaj. I później padły słowa, że on, jak nie wiesz, kim ja jestem, to ja ci pokażę, kim ja jestem, i wyciągnął właśnie ten nóż. Taką wersję wydarzeń przedstawiła Joanna P., która poprosiła o możliwość zeznawania bez obecności oskarżonego. Znacznie łagodniej sprawę relacjonuje Kamil Z. Mężczyzna pamięta, że był w sklepie, ale nie pamięta, co było przyczyną jego agresji. Jak zeznał, targały nim ogromne emocje po samobójczej śmierci brata. Wyjąłem nóż z kieszeni, groziłem tej pani. Nie pamiętam, w jaki sposób tam mogły paść słowa, że rozniosę cały sklep, różne tam mogły paść słowa.
że na przykład, no nie będę przeklinał, że rozniosę sklep, że zrobię tej pani krzywdę. Mogły padać takie słowa. Tak, tak, wulgarny wyraz. Mój kolega, Mikołaj, weszliśmy do sklepu. Wiem, że złapał mnie za szyję i mnie wyciągnął mnie z zalady, bo wszedłem tam do tej pani zalady. Powstrzymał mnie po prostu, żebym zaprzestał. Alkohol, który chciałem kupić, zapłaciłem za niego. Opuściliśmy sklep i po jakimś czasie wróciliśmy ponownie do tego sklepu. W tym samym celu zakupu alkoholu. I sytuacja się powtórzyła. Kamil Z., jak zeznała kobieta, był jeszcze bardziej agresywny i pijany. Kobieta, przeczuwając, że oskarżony może wrócić w zasięgu ręki, miała pilota wzywającego ochronę. Jednak zanim przyjechał patrol, Joanna P. ponownie została zaatakowana. Ja chciałam jakiś zachować spokój, ponieważ wiedziałam, że to moje dziecko jest i ona bardzo wrzeszczała na tym zapleczu. Za drugim razem już nie miał takiego zamiaru, żeby kupić alkohol, tylko bezpośrednio był, tak jak ja mówiłam wcześniej, agresywny, porozbierany, bez koszulki. To był chwila, moment, gdzie on z powrotem wszedł z mojej strony. No i tutaj właśnie to tym drugim razem było najgorzej, bo wtedy stwierdził, że mi potnie twarz. To był duży nóż. Drugim razem też miał nóż. Kobieta miała szczęście, że drugim razem Kamil Z. w sklepie także zjawił się z kolegą i ten ponownie wyciągnął go z zalady, a później na ulicę. Mężczyzna przeniósł się do sklepu po sąsiedzku. Z tego wyciągnęli go pracownicy firmy ochroniarskiej i przekazali wezwanej przez świadków policji, która zjawiła się kilka minut później. Jestem przekonany, że no, nie chciałem zrobić tego rozboju. No, nie potrzebowałem tego, tak? Nie wiem, co mnie trąciło do takich czynów. Posiadałem swoje pieniądze i zapłaciłem oczywiście za to, co chciałem w tym sklepie kupić. I chociaż Kamil Z. w swoich zeznaniach jest bardzo przekonywujący i przyznaje się do napadu, ale niechęci wymuszenia pieniędzy od pracownicy sklepu, który napadł, to i tak usłyszał zarzuty rozboju i gruźb karalnych. Trzymany w ręku nożem i grożąc użyciem przemocy w postaci okaleczenia twarzy, żądał od pokrzywdzonej wydania pieniędzy z kasy sklepu będącego własnością. Jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na opór pokrzywdzonej. Napadł na kobietę i sklep dokonał w trakcie warunkowego zwolnienia. I na koniec zdecydowanie milszy temat. Deptaki z ławkami i zielenią. Dwie ulice w centrum miasta staną się UNERF-ami, czyli deptakami dopuszczającymi w minimalnym stopniu ruch samochodowy. Najpierw jednak będą wyremontowane. Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy trzech ulic: Zamkowej, Śródmiejskiej i Piskorzewskiej wygrało konsorcjum firm z Koźminka. Modernizacja trzech ulic w ścisłym centrum miasta to część dużego projektu Kurs na rewitalizację, na który Kalisz otrzymał prawie 10 milionów unijnego wsparcia. Inwestycja zakłada odnowienie plant, remont trzech miejskich budynków i przeznaczenie ich na cele kulturalno-społeczne oraz zadania drogowe, przebudowę trzech ulic: Piskorzewskiej, Śródmiejskiej i Zamkowej. Te dwie ostatnie staną się tak zwanymi UNERF-ami. Będzie to taka przestrzeń przede wszystkim dla pieszych. Będą tam miejsca do odpoczynku, będą ławki, będzie zieleń, ale nie pozbawiamy też zupełnie tych ulic ruchu samochodowego. Tam będzie też możliwy przejazd samochodem, będzie kilka czy nawet około 20 miejsc parkingowych na każdej z tych ulic. Natomiast bezwzględnie pieszy będzie tam miał pierwszeństwo. Ulica Piskorzewska z kolei zachowa swoją obecną formę. Wymieniona zostanie jednak nawierzchnia jezdni oraz poprawiona nawierzchnia chodnika. Pojawią się także donice z roślinami. Do przetargu zgłosiło się kilka firm. Najkorzystniejszą ofertę zaproponowało konsorcjum firm z Koźminka 5 milionów 350 tysięcy. To więcej o 2 miliony niż miało wstępnie zabezpieczone miasto. Samorząd musiał znaleźć jednak dodatkowe środki i niebawem podpisze umowę z wykonawcą. Firma od terminu zawarcia umowy będzie miała maksymalnie kwartał na zakończenie prac związanych z koncepcją projektową i kolejne 3 miesiące na przygotowanie niezbędnych dokumentów i opracowań. Odnowione ulice mają być gotowe najpóźniej do końca 2020 roku. A do optymistycznego świętowania niepodległości oraz dzielenia się radością z bliskimi i znajomymi poprzez wysyłanie okolicznościowej kartki pocztowej zachęcają Miasto Kalisz i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Organizator akcji Mamy Niepodległą. Tegoroczną nowością jest możliwość wysłania pocztówki w wersji papierowej lub elektronicznej. Tematem edycji 2019 są prawa obywatelskie i reformy socjalne z przełomu lat 1918-1919. A więcej na portalu faktykaliskie.pl i tym zaproszeniem do wysłania kartki do najbliższych. Kończymy to wydanie magazynu miejskiego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
Wieczór pochmurny, termometry pokażą 10 stopni, ciśnienie bardzo niskie, wyniesie 976 hektopaskali. W nocy 7 stopni na plusie, pogodnie, ale momentami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Wtorek od rana pogodny, z upływem dnia będzie przybywać chmur. Termometry pokażą 11 stopni, ciśnienie rośnie, ale nadal niskie. Barometry pokażą 981 hektopaskali. Wiatr w porywach do 45 km na godzinę.